Ale to nie było pierwsze czasopismo, gdzie badacze próbowali wysłać ten artykuł. Pierwszym czasopismem było oryginalne czasopismo, czyli Journal of Personality and Social Psychology. I badacze otrzymali maila z nagłówkiem reject. Dlaczego reject? No nie dlatego, że badanie było złe, że coś, czy że targnęli się na autorytet, tylko ten żurnal po prostu stwierdził, podobnie jak kilka innych, których badacze zresztą próbowali ten artykuł wpuścić do obiegu naukowego, że nie publikują badań replikacyjnych. I to jest właśnie no, trochę nasz pretekst. Dlaczego tak jest, że jest jakiś opór wobec badań replikacyjnych? No, może dlatego, że czasami może się okazać, że król jest nagi. Tutaj oczywiście jest patologia tego typu polityki, no patologia niezwykle mocna. To, że czasopismo wpuściło pseudonaukowy artykuł i nie chciało rzetelnego śledztwa naukowego na ten temat, oczyścić trochę, no, choćby dobrego imienia własnego, no to jest coś przedziwnego. Pojawił się taki kryzys, w którym okazało się, że tylko 39% artykułów psychologicznych, z różnych dziedzin psychologii, ale głównie z psychologii społecznej udało się zreplikować. To jest dość mało. I jeszcze proszę zauważyć, to jest legenda, nie będę tego objaśniał, ale wcale nie jest takie oczywiste, na ile się zreplikowało. Bo oprócz stwierdzenia, że efekt jest, tak, to jeszcze mamy coś takiego jak siła efektu. I siła efektu może być różna, może być mniejsza znacznie niż oryginalni badacze przewidywali.